szachach możemy zrobić mata nawet w kilku ruchach. I wiem to, bo miałem nieprzyjemność kiedyś tego doświadczyć. A czy zatem w nauce języków jest możliwe, aby na każde z najpopularniejszych pytań, prawie każde z najpopularniejszych pytań, które się pojawia w tej materii, odpowiedzieć jednym zdaniem? Nie mam pojęcia, ale spróbujmy. Halo, Leute! Ja nazywam się Patryk, to jest kanał Język w Rok i za chwilę weźmiemy sobie na tapet najpopularniejsze pytania, które pojawiają się w nauce języków i są takie tematy, które po prostu pojawiają się setki razy, a ja jeszcze nie zdążyłem na moim kanale nagrać setek odcinków, mam tylko 50 kilka czy tam 60 coś takiego. W każdym razie dziś spróbuję i w następnym odcinku będzie to film podzielony na dwie części. Dziś odpowiemy sobie na 22 pytania, w następnym odcinku również na 22 pytania i zobaczmy, co frapuje osoby, które uczą się języków obcych. 1. Czy warto się uczyć języków obcych? Tak. 2. Czy warto się uczyć niszowych języków obcych? Tak. 3. Jakiego języka warto się uczyć? Warto się uczyć tego języka, którego chcesz się nauczyć, bo każdego języka można się uczyć z różnych powodów. Jeśli zastanawiasz się, jakiego języka się uczysz, to zadaj sobie pytanie, co z tym językiem będzie możliwe, co bez niego nigdy nie mogłoby mieć miejsca. 4. Jaki język jest najłatwiejszy? To zależy dla kogo, ale możemy założyć, że im większa jest odległość językowo-kulturowa od języków, które już znamy, oraz im większy poziom jest języka poziom skomplikowania języka sam w sobie, tym trudniej, a ułatwić nam ten proces może nasze doświadczenie w nauce języków oraz pasja do języka, bo z przyjemnością uczy się po prostu łatwiej. 5. Czy polski to najtrudniejszy język na świecie? Nie, ponieważ nie da się tego obiektywnie ocenić. Dla Czecha język polski będzie łatwy, względnie łatwy, a dla Chińczyka będzie piekielnie trudny. 6. Jak się zmotywować do nauki języka? Nie polegać na motywacji, ponieważ motywacja tak czy owak kiedyś się wyczerpie. Zamiast tego wyrobić sobie nawyk nauki języka, uczyć się wytrwale oraz metodami, które sprawią, że cały ten proces będzie przyjemny. 7. Co zrobić, jeśli nie mam ochoty na naukę? Skorzystaj z zasady 5 minut. Poucz się, nawet jeśli nie masz ochoty przez 5 minut, jeśli po tym czasie okaże się, że nadal nie masz ochoty, jeśli nadal źle ci idzie, no to po prostu znaczy to, że musisz odpocząć, a jeśli może się też okazać po prostu z dużym prawdopodobieństwem, że tam w międzyczasie coś sprawiło, że nagle ci się uczyć zachciało, bo najtrudniej jest po prostu zacząć. Jak coś tam wszędzie były przecinki, a nie kropki, więc to nadal jest jedno zdanie. 8. Czy języka można się nauczyć samodzielnie? Języka zawsze uczymy się poniekąd samodzielnie, niezależnie od tego, czy sami, czy z nauczycielem, czy na kursie, ponieważ nauczyciel nigdy nie nauczy się języka za nas i są takie aspekty nauki języka, nad którymi po prostu musimy pracować sami. 9. Czy stać mnie na naukę języków? Po pierwsze, powiedziałbym raczej, że nie stać cię, żeby języków się nie uczyć, zważywszy na to, jak języki pełnią ważną rolę w dzisiejszym społeczeństwie. Po drugie, tak, języka można się nauczyć nawet za darmo, aczkolwiek wymagałoby to odrobiny gimnastyki. A po trzecie, taki przykład, kiedy w zeszłym roku uczyłem się języka greckiego, w wyzwaniu Język w Rok 2019 przez cały rok wydałem na naukę około 300 zł, co daje około 25 zł miesięcznie, czyli daje to jeden porządny lunch miesięcznie. 10. Co jest ważniejsze w nauce? Talent czy ciężka praca? Tysiące godzin spędzone na nauce oraz zdobywaniu doświadczenia. 11. Czy dzieci mają łatwiej? Tak, mają łatwiej, ale przewrotnie powiem, że przede wszystkim dlatego, że nie boją się popełniać błędów, a wszyscy dookoła w nich są cierpliwi wobec ich umiejętności językowych, ale nie mają łatwiej, ponieważ nie mają świadomego dorosłego umysłu, który może na przykład zaplanować cały proces nauki i sprawić, żeby był on po prostu dużo bardziej efektywny. Znaczy, niekoniecznie bardziej efektywny niż nauka dzieci, ale bardziej efektywny niż mógłby być, gdyby nie był zaplanowany. 12. Jak szybko można się nauczyć języka? Zależy od języka, ale nie w dzień, nie w tydzień i raczej nie w miesiąc, do poziomu konwersacyjnego pewnie w kilka miesięcy, może rok, a do poziomu płynności rok, kilka lat. 13. Co to znaczy znać jakiś język? Każdy ma poniekąd swoją definicję, ale polecam ci przejrzeć coś takiego jak Europejski System Opisu Kształcenia Językowego i tam są opisane te wszystkie poziomy od A1 do C2 i to naprawdę daje taki ogólny
ogląd na to, jak to z tymi poziomami językowymi jest i co musimy umieć, żeby na danym poziomie się znaleźć. 14. Czym się różni płynność od biegłości? Płynność jest wtedy, kiedy możesz płynnie porozumiewać się z native speakerem, czyli w taki sposób, że nie przynosi to dyskomfortu ani tobie, ani native speakerowi. Jak sama nazwa wskazuje, podkreślę po raz trzeci, rozmowa jest płynna. Natomiast biegłość z kolei jest już poziomem zbliżonym do poziomu, jaki ma native speaker. Kiedy jesteś płynny, niekoniecznie musisz być biegły, a jak jesteś biegły, to też na pewno oprócz tego jesteś płynny. Znasz też dużo innych wyrażeń, między innymi idiomatycznych, a także dużo lepiej rozumiesz kulturę. 15. Czy nauka wymowy jest ważna? Tak. Jest bardzo ważna i należy się jej uczyć od pierwszego dnia po to, aby nie wyrobić sobie złych nawyków i nie chodzi tu wcale o to, żeby mieć perfekcyjny akcent, bo każdy ma swój akcent, chodzi po prostu o to, abyśmy byli zrozumiani. Inaczej ciężko porozmawiać. 16. Jak się uczyć życiowego języka i nie brzmieć podręcznikowo? Skorzystać z metody immersji, aby codziennie w naturalny sposób otaczać się językiem i aby z dnia na dzień stawał się on dla ciebie naturalnym narzędziem do życia. 17. Jak się uczyć słówek? W kontekście, z wykorzystaniem różnych zmysłów, z wykorzystaniem emocji, a także z zastosowaniem opartego na badaniach naukowych systemu powtórek oraz starając się odnosić nowe słownictwo do swoich doświadczeń. 18. Czy można się nauczyć języka z aplikacją? Sim, claro, o português aprendi com Babbel e com Tandem e agora posso dizer isso e também posso falar com vocês, por exemplo, sobre desemprego em Kiribati, sobre uma situação, a situação social no norte do Cazaquistão ou, por exemplo, exploração do universo. Sim, é bem legal. 19. Jaka jest najlepsza aplikacja? To zależy do czego, znaczy wiadomo, że nauki języków, ale to zależy do czego, ale moje ulubione to Babbel, Memrise oraz Tandem. 20. Czy szkoła źle uczy języków? Czy skoro promujesz naukę samodzielną, to znaczy to, że kursy językowe są złe? Nie, ale pod warunkiem, że taka szkoła czy nauczyciel nie uzależnia od siebie ucznia, podkreśla też wagę nauki samodzielnej, w sensie bez nauczyciela, oraz edukuje nie tylko w kwestii samego języka, ale także jak się uczyć. Moim zdaniem jest wielu wspaniałych nauczycieli języków, którzy mogą być drogowskazem dla swoich uczniów, wskazywać im, z jakich materiałów korzystać, jakie seriale oglądać, z jakich książek czytać, wszystko co można robić oprócz tej nauki języka takiej bezpośredniej, z podręcznikami i tak dalej. I często odpowiedzialność za brak efektów leży w dużej mierze także po stronie uczniów. 21. Czy lepiej się uczyć z native'em, czy z Polakiem? Jak wolisz. Ważne, żeby był to dobry nauczyciel, ale taka wskazówka ode mnie byłaby taka, że na początku nauki większość dobrych nauczycieli to będą polscy nauczyciele, ponieważ oni sami musieli się tego języka nauczyć i wiedzą, jak to jest przejść tę drogę krok po kroku. A jeśli chodzi im dalej w las w naukę języka, tym bardziej skłaniałbym się ku współpracy z native speakerem, jeśli w ogóle rozważasz naukę z jakimś lektorem. 22. Dlaczego nauka z listą słówek nie działa? Ponieważ jest to zwyczajnie metoda sprzeczna z prawie wszystkim, co wiemy na temat funkcjonowania ludzkiej pamięci. To by było na tyle, jeśli chodzi o pierwszą część tego filmu. Bardzo dziękuję Ci za obejrzenie. Jeśli ten film Ci się spodobał, jeśli Ci się przydał, to będę wdzięczny za zostawienie subskrypcji, kliknięcie dzwonka, aby mieć powiadomienia o nowych filmach. Jeśli ten film Ci się spodobał i uważasz, że gdzieś tam znajdują się jacyś ludzie, którym mógłby on może pomóc znaleźć taki drogowskaz, który później może kroczek po kroczku doprowadzić do, powiedzmy, odkrycia nauki języków na nowo, odkrycia radości z nauki języków, to będę bardzo wdzięczny za udostępnienie tego filmu. Chciałbym też podziękować za pomysł na ten odcinek Piotrkowi z grupy Językowa Siłka. Dziękuję! Może któreś z tych pytań nurtowało Ciebie, a może masz inne podobne pytania, śmiało możesz zadać je w komentarzu, postaram się je uwzględnić przy następnych moich publikacjach. Jeśli ten film Ci się spodobał, to poproszę także o łapkę w górę i możesz na przykład napisać w komentarzu, nawet jeśli nie na temat, to możesz po prostu napisać, nie wiem, czego ostatnio ciekawego się nauczyłeś w Twoim języku, albo napisać, jak Ci minął dzień w Twoim języku. Wpadnij też w inne moje miejsca, tak jak portal, Instagram, grupa i wiele innych, które wszystkie wymieniłem w opisie. Jeśli chcesz uczyć się ze mną języków, zachęcam Cię do tego, żeby zakupić sobie mojego e-booka Językowa Siłka, skuteczne metody nauki języków. Link do językowego sklepu również znajdziesz w opisie, tam znajdują się wszystkie szczegóły tej oferty. Dziękuję bardzo serdecznie za dzisiaj i do zobaczenia w następnym odcinku. Co ja powiedziałem?
Uśmiechnij się, czerp radość z nauki języków, a my widzimy się następnym razem już niebawem.